Jeżeli było słychać mnie czytającego grę zrobioną na silniku Unity, to przepraszam. Ale to było trochę silniejsze ode mnie, no i tak się po prostu słyszyło. Natomiast tak czy inaczej, witam was serdecznie bardzo, moi kochani, w kolejnym pustynnym przetrwaniu w grze Desert 1943. Tak jest. Kolejny odcinek z... No. Ej, że co? Tego nie było tutaj wcześniej. Aktualizacja jakaś była. Tak, kolejny odcinek z drugowojennego FPS-a opowiadającego o przetrwaniu na pustyni. Będąc co tego dałem przez szkopów, że tak to nazwijmy. Ja oczywiście jestem Michał Duliński. No i kurde, no to teraz to już pała zaczęła być poważnie przeginana. Miałem kurde... Nie publikować, kurde, filmu wcale pod koniec tygodnia, a tu proszę bardzo, jaki song się wydarzył. No, w każdym razie zacznijmy. Co będzie dzisiaj? Just another day. Po prostu kolejny dzień. No tutaj autentycznie, kurde, mur, no. Dobra, no dzisiaj z niemieckim uzbrojeniem startujemy. No i lecimy. No, co jest? Dole realistyczne teraz się zrobiły. No i pieniądze nie są tak agresywni w tej grze, może. Ej, stoją na odległość, No dobrze, no dopiero zaczynamy dzisiaj ogrywanie tej gry. Dzisiaj jest ostatni, kurde, dzień marca. A tu proszę bardzo, jakie... Ja już coś nie dzieją. Wypad stąd. Tutaj kolejny oficer zdechł. Dobrze, kolego. No i udało się? Kurde! No oczywiście, tutaj jakieś The Last of Us mi się zresztą wyświetliło, dziwne jakieś. Nie oglądamy. No i okej, wznawiamy swoją nagrywkę. Co widzę, w 63, gain 6300 i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, wracając do wstępnej informacji na początku odcinka. No kochani,
Co ja wam obiecałem po raz już kolejny, ja przepraszam bardzo, w tej serii, co? A no właśnie, że postaram się no z powrotem, no w tym miesiącu, tym razem już tak ostatecznie przewrócić do cholery jasnej, no regularnie w naszym kanale, no w tym miesiącu, w marcu. No i co? No i dupa, no nie udało się. A wszystko oczywiście przez co? Przez całą tą cholerną klątwę, która mimo wszystko, mimo ich najszerszych starań nadal pozostaje niepokonana. No i kurde, planowałem je ten film przecież nagrać już dobry tydzień ponad temu. No ale ociągałem się z tym, bo miałem różne inne rzeczy do roboty, jak chociażby tych swoich zobowiązań zorganizowanie. Z czym niestety, no jak możesz się wiedzieć, trochę mi niestety nie idzie. No ale szkoda tak naprawdę na to szczepić ryja. Naprawdę. Zamiast tego, no obiecuję wam, że no wraz z nadejściem kwietnia, tym razem faktycznie tak się stanie. A i no, tak jak powiedziałem przed chwilą, no naprawdę szkoda mi, że znowu kurde tak wyszło, że dane mi nagrywać film kurde w godzinach wieczornych. Prawie już, że iść a spać. Ale spokojnie, no dojdziemy spokojnie sobie do dnia 35 i będzie spoksik. This can't be true, to nie może być prawda. Co nie może być prawdą, panie Heinrichu? Jaki sekret kurde skrywa nasza chałupa, co? W której się bronimy przed tymi niemiastkami. No ale tak jak opisałem po prostu, no z kolei wracając do tematu samej gry, no będziemy lecieć z niemieckim kurde uzbrojeniem. Pokonam was, kurde, waszą bronią, żeby na to zginąłem, kurde! Z drugiej strony? Für das Reich! Das ist dein Ende! No myślałem, że coś tam mój kolega zdziała, ale niestety... Nie ma bata! Dobra, jeszcze raz. This can be true. Co nie może być prawdą? Że zabijam was waszym kurde własnym uzbrojeniem? Gnojki?
Serio? No. Krótka seria Zember 40 i po temacie. 65 zabójstw, 6500 doświadczenia nabytego i tak dalej. No właśnie. Dzień 33. Nie mogę się doczekać, kiedy dojdziemy do 44. Naprawdę. Ale tak czy inaczej. Po prostu kolejny dzień. O. No dobra, no to już wracamy do widoku z poprzedniego dnia, a wcześniej to jaki był kurde dzień? Taki wyjątkowy wszakże. No nie wiem, pewnie było to... Idziemy stąd. Co enemy, co enemy, co wróg, co wróg. Kolego, ratuj mnie! Przeciwnicy tacy zatrzymani w czasie, co? Miałem już pytać. Dzień 33, 67 zabójstw, otrzymanego doświadczenia 6700 i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czekajcie, bo jeżeli słyszycie pogłos, to pewnie spowodowane jest tym, że no siedzę w toalecie. Za to w sumie też powinienem był przeprosić, ale spokojnie. Już stąd powoli idziemy. Czekajcie chwilę. No dobra, jestem już w swoim naturalnym środowisku, czyli w pokoju. No i z jakiego to powodu? Ja przepraszam bardzo, nie dane mi było nagrać wcześniej tego odcinka. No dzisiaj była moja impreza urodzinowa, bo tak, miałem niedawno urodziny. Chciałem początkowo zrobić ten odcinek w dniu swoich urodzin. I ostatecznie rozkończyło się, jak skończyło, no. Powinno mieć więcej wiary w siebie, czy jakoś tak, niewiarygodne, no właśnie.
czy jakoś tak, nie, to tu nie pasuje, ale niewiarygodne co, że oni się nie kończą, no zdecydowanie, 34 dzień, oni dalej nacierają, dadzą sobie kiedyś w końcu spokój, czy tak jak kiedyś się kończy? No nie problem. Dziesięciomagazynkowy. Feind gesichtet. Nie. No chociaż przynajmniej przejdźmy ten jeszcze jeden dzień i potem zabiorę się za opublikowanie tego odcinka, dobrze? No właśnie. Niewiarygodne. No właśnie to jest niewiarygodne, że oni nawet się nie kończą po tylu dniach. Dobra. Widerstehen. Zostawcie mnie!
po nogach, po nogach. Tutaj wszystko elegancko zablokowane, ale to po całym tego ścianku się nie było, kurde. Strzał prosto, kurde, w nerę, czy inny kawałek nogi. 69 zabitych przeciwników, o tak. I 6900 doświadczenia nabytego. Man received, shots fired. No właśnie. Wiadomo. No i chętnie przeszedłbym ten jeszcze jeden poziom, ale obawiam się, że znowu odcinek mi wyszedł za długi. W każdym razie... No to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Niekoniecznie sobie dzisiaj pogadaliśmy. Za to powalczyliśmy sobie no niemieckim uzbrojeniem z kolejnymi czterema falami wrogów. No a ja tymczasem się z wami żegnam, żebym mógł zdążyć jeszcze zrobić inne rzeczy przed nadejściem dnia następnego, czyli kwietnia, Leos i te sprawy. No i żegnam się z wami. Smacznego jajka życzę. A już w następnym odcinku. No właśnie. Stalingradzkim strzelcem wyborowym. Ale nie uprzedzajmy faktów. Tak więc życzę wam pozostałych kilkudziesięciu minut ostatniego dnia marca 2024 roku. Gravis Ultra. Auto-shooting, asystans. O, no to mamy no. Asystent celowania. No i na razie. Życzę dobrej mocy, życzę dobrej nocy. I prima aprilis, udanego, wiadomo. A i przy okazji też udanych świąt wielkanocnych, oczywiście. Na razie.